Cześć kochani, tu Ania z kanału Kreatywna TV. Jakiś czas temu Kasia z Krzyżykowego Szaleństwa zaproponowała zabawę, która polegała na rozprawianiu się ze wszystkimi ufokami, jakie zalegają nam w szufladach. Co to są ufoki? Ufoki to wszystkie hafty, czy też inne prace, które zostały rozpoczęte, ale nieskończone. Często tak bywa, na pewno każdy z Was ma jakiś ufok w swojej pracowni. Ja ich mam całkiem sporo. Na czym polega zabawa? Chodzi o to, żeby rozprawić się ze wszystkimi hafciarskimi ufokami, jakie macie u siebie w domu. Oczywiście zostały wprowadzone także odpowiednie zasady. Można było się zgłosić do tej zabawy już jakiś czas temu, bo pod koniec zeszłego roku, a do 10 stycznia trzeba było przesłać link do wpisu, w którym rozprawialiśmy się z naszymi ufokami. Ja niestety nie zdążyłam, w związku z czym nie mogę wziąć udziału w tej zabawie. Ale oczywiście rozprawić się z ufokami również mogę u siebie na blogu i na kanale, co też czynię. Okej, więc zabierzmy się za przegląd moich ufoków. Przygotujcie sobie coś do jedzenia, coś do picia, bo tego będzie całkiem sporo. Zaczynamy od haftu, który aktualnie mam na tamborku, a są to koty Duran Jones. Tak, to są te same koty, które pokazywałam Wam już w czasie świąt i w czasie wszystkich spotkań hafciarskich. I tak w dalszym ciągu ich nie skończyłam. Po prostu w styczniu tyle się zawsze dzieje, że ja nie mam czasu na takie drobne przyjemności jak haftowanie, więc postawiłam te koty i koty czekają. Więc pierwsza praca, jaką powinnam skończyć, jaką skończę zanim się zabiorę za pozostałe, to będą właśnie te koty. Pierwsza zaginiona praca, nie mam pojęcia gdzie jest, ponieważ wszystkie prace, które mam zaczęte i nieskończone, zazwyczaj pakuję w takie strunowe woreczki. Mam tutaj te wszystkie muliny, które są mi potrzebne do skończenia danej pracy, w ten sposób przynajmniej się nie gubię. Często też podpisuję je z tej strony. I mam po prostu wszystko. Mam wszystko do tego zestawu All Your Yesterday, ale nie mam kanwy. Nie wiem gdzie jest, więc postanowienie noworoczne to przede wszystkim znaleźć ten hafcik i go skończyć. Jak widzicie, on jest bardzo malutki. Jest to jeden z tych prawdziwych ufoków. Szczerze, normalnie wstyd się przyznać, ale zaczęłam ten hafcik 2 lata temu. Tak, 2 lata temu i to maleństwo od 2 lat jest jeszcze nieskończone. Tak naprawdę teraz zostało mi tylko kilka krzyżyków przy trawie, ponieważ cała dziewczynka jest już skończona i pozostały mi jeszcze kontury. Więc jak tylko znajdę ten obrazek, to po prostu siadam, haftuję i pokazuję Wam efekt. Najpierw muszę go znaleźć. Kolejna praca, również pięknie zapakowana w tego typu torebkę. I również mam tutaj wszystkie rzeczy, które są do niej potrzebne. Wszystkie części składowe, ponieważ to będzie igielnik, bądź też malutka poduszeczka na igiełki. Praca wygląda tak. To będzie bardzo malusieńki igielnik, czy też zawieszka. Widzicie, praktycznie całość jest skończona. Zostało jeszcze tylko kilka, naprawdę kilka kresek i po prostu można zszywać. Nie wiem, czemu ta praca leży. Wzór pochodzi z twórczych inspiracji. Chyba w sierpniowym wydaniu pojawiły się wzory do zakładek. Ja doszłam do wniosku, że jednak zakładki nie będę robić i że ten wzór, te kwadraciki, ponieważ każda zakładka składała się z takich kwadracików, wykorzystam do takiego mniejszego projektu, jakim będzie zawieszka, czy też igielnik. Więc tak wygląda prawie skończony igielnik. Wystarczy jeszcze tylko zszyć. Tutaj gdzieś miałam problem. Tak, już pamiętam, dlaczego zostawiłam tę pracę nieskończoną. Po prostu pewnego dnia, kiedy pracowałam, zrobił mi się piękny, mega wielki supeł. Już go w połowie rozplątałam, ale nie miałam po prostu nerwów do rozplątywania w tego dnia akurat supów, bo narobiłam wtedy bardzo dużo i pod spodem też są, więc nie będę Wam tego na razie pokazywać. I po prostu zostawiłam i tak leży. Żeby było śmiesznie, zrobiłam do tego projektu jeszcze dodatki i kupiłam nawet koraliki. Piękne koraliki, srebrno-białe, białe i takie białe zmrożone. Podeszłam do wniosku, że będą bardzo fajnie wyglądać i będą bardzo fajnie kontrastować z tym niebieskim kolorem. Więc mniej więcej będzie to wyglądać tak. Tak. Plus obszyte jeszcze będzie wszystko koralikami. Kolejna praca, również zaczęta i nieskończona. Zaczęta w lipcu 2015 roku. Przepiękny, bardzo prosty, bardzo przyjemny kociak. Dlaczego tutaj stanęłam w tej pracy? Nie podobała mi się kanwa. Kanwa jest dosyć duża, bo jest to 14. Ja zazwyczaj haftuję na drobniejszych materiałach. I nie podobało mi się tło. Doszłam do wniosku, że ten kot niezbyt dobrze wygląda na takim tle z kanwy. I postanowiłam dorobić normalnie krzyżykami tło. I
I tu stanęłam, bo bardzo nie lubię pracować z jednym kolorem, cały czas tym samym, jeszcze białym na białym, to jest bardzo monotonne. Ale brakuje mi już naprawdę niewiele, więc myślę, że kiedy usiądę do tego kota, to szybko pójdzie. Mam już nawet ramkę, mam też paspartu, więc wszystko jest, wszystko gotowe do oprawy, tylko usiąść i skończyć. Kolejny ufok to koci kalendarz Margaret Sherry. Od 3 lat jestem na styczniu. Tak, kochani, to jest po prostu mój 3 styczeń, kiedy jestem na kocim styczniu. Ten wzór jest naprawdę piękny, aczkolwiek do najprostszych nie należy. Mamy dużo półkrzyżyków, ćwierć krzyżyków. To bardzo nam utrudnia pracę. W dalszym ciągu mam połowę kota. Chciałabym chociaż skończyć tego jednego kota, wyciąć go i oprawić, bo naprawdę szkoda. Poza tym tutaj bardzo dużo kanwy mi zostało jeszcze, więc... Więc materiału będę miała na inne prace, a to jest też bardzo ładny materiał, ponieważ jest to kolor brzoskwiniowy. I szkoda po prostu, żeby leżał w szafie razem z innymi ufokami. Lecimy dalej. Kolejny obrazek. Powstało go niezbyt wiele. Aczkolwiek szkoda, bo kolory są cudne i jest to jeden z piękniejszych wzorów, jaki kiedykolwiek widziałam. To jest, kochani, head. To jest bardzo malutki head z wzorów gotowych. Oczywiście świąteczny obrazek, bo mam ogromną słabość do świątecznych wzorów. Zaczęty 2 lata temu i nieskończony. Nie wiem czemu, jakoś odłożyłam ten obrazek, mimo że mi się bardzo podoba, mimo że ma piękne kolory, mimo że kupiłam całą potrzebną kanwę na raz i całą potrzebną mulinę na raz. Po prostu leży. Nawet tutaj mam jeszcze tą igłę. Następna praca to zdecydowanie moja największa hafciarska zmora. Zaczęłam go 4 lata temu. Tak, dobrze usłyszeliście, 4 lata temu. Więc jest to najprawdziwszy ufok, jaki może być. Jest to wzór irysów. Nie dość, że jest to ufok, to jeszcze jest to w dodatku totalny kolos. To są irysy. Piękne irysy w wazonie, które po prostu skradły moje serce wtedy i za każdym razem, kiedy patrzę na ten wzór, to po prostu... aż przechodzą mnie ciarki, bo jest tak piękny. Ale ponieważ nigdy nie może być nic prostego i życie jest pełne różnych zasadzek i po prostu trudności, to niestety pojawiły się pewne problemy. Po pierwsze, w tym wzorze legenda nie odpowiada oznaczeniom na wzorze i mam problem. Oczywiście, o ile mamy 3 kolory zielonego, to zawsze dojdziemy do tego, którym kolorem powinniśmy haftować, ale jeżeli mamy 15 odcieni zieleni, to wtedy powstaje już problem. Dlatego też w momencie, kiedy zaczęłam haftować ten obrazek, zaczęłam od góry, czyli od takiego cienia. Po pewnym czasie okazało się, że ten cień wychodzi zbyt ciemny i chyba to nie jest ten kolor, że niestety nie trafiłam z tym kolorem, więc zabrałam się za płatki irysów i naprawdę one wyglądają imponująco, ale to nie jedyny problem z tym wzorem. Otóż okazało się, że brakuje fragmentu wzoru i to całkiem sporego fragmentu. Gdy patrzymy na wzór i mamy kartki, mamy 2 rzędy pionowe kartek, podzielone oczywiście na mniejsze części, to w połowie wzoru, na szerokości jednego rzędu, brakuje paska wzoru. Jest to gdzieś tak pasek na wysokość 5 krzyżyków, czyli to nie jest aż tak mało, a jest to na tyle dużo, by po prostu móc coś pięknie zepsuć. W dalszym ciągu szukam tego wzoru w lepszej jakości, lepiej zapisanego, ale po prostu chyba producent źle zapisał, ponieważ wszyscy mają w ten sposób opisany ten wzór i jeszcze nie znalazłam wersji, w której te irysy byłyby w całości. Więc doszłam do wniosku, że w tym roku zacznę haftować z powrotem ten wzór, wrócę do tych irysów, wypruję ten kolor, który mi się nie podoba, wyhaftuję mniej więcej połowę, czy też po prostu tyle, ile zdążę, dojadę do tej części brakującej, pominę ją, wyhaftuję dalszy ciąg i po prostu później będę kombinować, jakby to połączyć górę z dołem i mam nadzieję, że jakoś mi to wyjdzie, bo wzór jest naprawdę fenomenalny. I nie dość, że jest fenomenalny, to jest to prawdziwy kolos. Spójrzcie, ja będę go przyciągać i jeszcze się nie kończy ta kanwa. O, i ona się kończy tutaj. Czyli kolos, prawdziwy kolos. I tak wyglądają wszystkie moje foki, ale to jeszcze nie koniec. Ja ufokami nazywam też prace, do których kupiłam materiały, które wydrukowałam i które z jakiegoś powodu również nie zaczęłam. Bądź zaczęłam, ale zmieniłam zdanie i muszę zacząć jeszcze raz. Pierwszą taką pracą jest kolejny head. Head, który skradł moje serce i to jest head Dobrze oczytany kot w polskim tłumaczeniu. I jest absolutnie piękny. Jest niesamowity, cudowny.
chciałabym go wyhaftować. Zaczęłam, ale zaczęłam na kanwie, która nie ma kratek i okazało się, że jest to dla mnie problem, w związku z czym muszę zacząć jeszcze raz. W tym roku mam dosyć napięty plan, więc jeżeli zacznę haftować tego spenglera, tego dobrze odczytanego kota i zrobię chociaż jedną kartkę, to będzie to dla mnie absolutny sukces. Naprawdę. Kolejny projekt to wróżka. Również kupiłam wszystkie materiały i wszystko leży w szufladzie. I ostatni projekt, który chciałabym zacząć w tym roku i oczywiście skończyć, to przepiękny zielnik z Defy i są to żółte róże. Widziałam realizację tego projektu u Hanulka na blogu i po prostu zakochałam się w tym wzorze. Jest przecudowny, a wykonanie Hani jest również piękne, więc mam nadzieję, że uda mi się wykonać ten hafcik i powiesić właśnie w tym pokoju. I tak właśnie wygląda cała moja ufokowa sytuacja. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie o kciukach w górę, a także o subskrypcji kanału, żeby być zawsze na bieżąco. Do zobaczenia!